Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Żuber. Witam w kolejnym odcinku z Farming Simulatora 17. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, pojedziemy sprzedać soję do Mary's Farm. Tak jak widzicie w prawym górnym rogu, miałem już minus 5000 na koszt wynajmu. Jest to mała podpowiedź, co dzisiaj będziemy robić. Na razie nie powiem, zobaczycie. Na początku zawieziemy sobie zboże na skup. Jest dobra cena na soję, mamy 40 tysięcy litrów soi, także będzie trochę zarobione. Pomiędzy nagrywaniami trochę porobiłem sobie zleceń, skończyłem kosić, dlatego mam tyle pieniędzy, ile mam. Myślę, że nie będę w każdym odcinku tutaj pokazywał wam, jak robię zlecenia, a to jednak się przyda, bo tych pieniędzy potrzeba nam dużo. Mamy taką kwotę, jeszcze sprzedamy soję. Myślę, że już tutaj będzie można fajnie się pobawić. Coś tam podziałać. Zrobiłem jeszcze jedną rzecz, ale za chwilkę się okaże, co to jest i to jest związane z tym, co będziemy dzisiaj robić. Dojeżdżamy tutaj na farmę. Można odkryć plateki, pokrywy. Sprawdźmy, ile wyjdzie nam za tą soję. Tyle ukosiliśmy z całego sezonu. Co i żeby nie było. O, 65 i... tak? Mniej więcej. Całkiem nieźle. 580 tysięcy. Wow. Wow. Dobra, zanim będziemy wracać, jeszcze muszę zrobić jedno. O! I to jest odpowiedź. Trochę się zdradziłem. To była odpowiedź. Teraz już wam powiem do końca, o co chodzi. O to chodzi. Zciąłem tutaj drzewo w okolicy, będę chciał sobie trochę powiększyć pole, połączyć je, ale to myślę, że nie wiem, albo w następnym sezonie, albo coś, bo tutaj ustawimy sobie. Chcę tutaj mieć kukurydzę w tym roku. Kukurydzę na ziarko. Ustawiamy ziomeczka. Niech sobie kosi. Bierzemy fędziora. I podjedziemy na tamte pole. I zasiejemy sobie... Chciałem rzepak. Tutaj na tych polach, tak jak widzieliśmy w poprzednim sezonie, będą tam, gdzie była pszenica, będzie kukurydza, a tu, gdzie soja, będzie rzepak. Miałem kupować tutaj siewnik, ale stwierdziłem, że tak generalnie to ja mam trzy siewniki. Jeden ten do kukurydzy. Jeden do kukurydzy i do buraków i do tych. I jeden mam ten z gruberem i trzeci ten. No na tym etapie jest jeszcze ciut może. Za dużo. Bym musiał wymienić, tak? Nie sam będę dokupywać, no bo to by byłoby sensu cztery siewniki.
wrócimy, podstawimy przyczepy pod wióry i będziemy ładować, tak? Jeżeli chodzi o hashtag temat, to jeszcze nie... Znaczy wrzuciłem już filmik, przetwarza się w tym momencie. Dzisiaj powinien wyjść. Dzisiaj, to znaczy w piątek. Tego nagrywam, bo znalazłem chwilkę czasu. 7 rano. Znalazłem chwilkę czasu, żeby pół godzinki nagrać filmik. Także odpaliłem sobie kawkę i odcinaczek leci, tak? Dobra, wtedy pojedziemy może. O, taką. I podjedziemy po tamtą maszynę. Myślę, że ten Dodge da sobie radę z tym kultywatorem. Wcześniej pracowaliśmy z klasem, ale ten klas... Klas ma więcej koni, ale... Wolę go do transportu, tak szczerze. A? Później ustawimy tak jak trzeba. Co to czerwona ta oznacza? Strzałka. Czerwone znaczki nigdy nie jest niczym dobrym na konsoli. Myślę, że właśnie w następnym odcinku też tutaj sobie zużemy i może uprawimy, nie wiem jeszcze. Zobaczę jak to wyjdzie. Jak nie to w następnym sezonie. Nie, myślę, że w tym. Tutaj będziemy siać, tak? I w ogóle. A może właśnie, kurde, mam tego. Dobra, nieważne. Chciałem wziąć jeszcze pług, żeby tam zaorać i stworzyć pole, ale już nieważne. Zrezygnowałem sobie, później podjadę. To nie ma sensu. Brać na przedni tuz. Mamy obciążnik, niepotrzebnie go wziąłem w sumie. Piję sobie kawkę. Fajny poranek. Weekendzik długi. Możecie napisać w komentarzu, jak wy spędzacie. Ja to generalnie za chwilkę będę coś działał. 7 rano to myślę, że właśnie jeszcze nic nie wyruszę. Myślę, że 8 wyruszę. Wstawię na renderowanie i ten odcinek i będzie git. Ale tak fajnie, bo... O, zakończył pracę, kto to? Tylko zjedziemy do boku i zobaczymy. Fajnie tak, bo jak właśnie tworzę filmiki na YouTube, takim modelom mniej więcej jak ja, to jest coś takiego, że to wybija rytm dzienny. No może nie dzienny, ale na pewno wybija rytm taki, że po to się wszystko robi. Masz pół godzinki, odpalasz kompa, nagrywasz, masz godzinkę, sobie filmik tutaj renderujesz, czy wrzucasz, czy ustawiasz opisy, czy coś tam, jakieś takie pierdółki. No fajnie, zawsze coś innego niż bez sensu takie. A ja i tak farminga grałem, i tak farminga grałem, to myślę sobie, dlaczego by tego nie nagrywać na YouTube. Jeżeli wam się nie spodoba, to po prostu przestanę. A jak wam się spodoba, no to fajnie, tak? Podwójna korzyść, tak? Dla mnie i dla was. Tutaj nie ma co. Raz jest wczesny etap. Myślę, że nie ma też co się wcześniej poddawać. Tak myślę, że nie jest źle. Chociaż mogłoby być lepiej, tak? Już prawie jesteśmy. Jak to ustawić, żeby było dobrze? A ten zasuwa tutaj. Jak to ustawię, żeby było dobrze? Żeby mi było wygodnie ładować, bo po prostu podjadę. W sposób jakiś. Tak, taka. To jest przyczepami. Czekajcie, może przyczepy. Tutaj wskoczę, rozłożę to. Chodź, kliknę, złóż.
zdrabniacz, wystaw rurę od razu. Którą mogę sterować? To będzie tak. Teraz będę wiedział, jak podjechać pod rurę. Właśnie za chwilę zobaczymy, ile z ramki. To są z ramki. Słabiutka, ale ja tego nie robię, to zrobię w żadnym wypadku. Włącz rozdrabniacz, to jest B. I co? Wow. Słabo mi idzie to. Bo mam za dużo sensów w myszce. Czy za dużo DPI. Piłka. Piłka kupiona od cyganów na targu. Pyłka, 200 zł. Może pochodzi trochę, może i nie. To mam piłkę od ruskich albo od cyganów. O, trochę tego będzie, myślałem, że trochę szybciej. Się przed odcinkiem trochę sobie przygotowałem, tak żeby już was nie zanudzać. Wiem, że tutaj tnę i tak dalej. Chyba, że chcecie odcinek z pracy w lesie. No to nie mam problemu, tak? Chociaż mówiłem wam, że jak chcecie, to żebyście napisali, jakbyście chcieli. Byście już napisali, tak? Ale komuś może. Przypomniałam, że takie coś można w farmingu robić. No to jaki problem? Cyk, piszecie komentarzyk. Żuber, weź tam, nagraj pracę w lesie. A ja wtedy. Ty, no dobra. Ten odcinek z pracy w lesie. Nie będzie nic innego do roboty. Strasznie ciężko się tutaj podnosi przedmioty w farmingu. On lubi opuszczać i też nie wiem, czy widzieliście tego. Buga, że się robi, tak? Ja to jeszcze kucam. Podnosisz. Stajesz kucać. Nie? I tak sobie można lecieć przez całą mapę. Czasami on chciał podnosić, ale za blisko wziąłem. Dobra, posłuchaj. To długi kawałki trochę. Ja też nie umiem. Możecie zauważyć, że no po prostu kurde nie potrafię tego łapać, żeby to dobrze było. No, wiedziałem, żeby z tego nie robić odcinka, tylko po prostu sobie tutaj skosić. Sobie samemu, właśnie przy kawce sobie pościnać. Tylko biorę z wami zawiść. Cyk, wrzucamy. Jak tam? Tu się spełnia? Nie jeszcze. Ale strasznie szybko. Jak tutaj będzie z tej kubki, będzie 4 przyczepy, to się będę śmiał. To jest niemożliwe. Po prostu. Nie no, mniej więcej na takie pieńki tutaj. No jak kucam i staję. Albo macham. To on mi robi jakieś sfiksowane rzeczy. To jest porąbane. Mam nadzieję, że to w 19 poprawili i... Ktoś zakończył pracę. Kto to zakończył pracę? Ty zakończyłeś. Chwilę przerwiemy, podjedziemy tobą, bo to jest też sianie, to jest rzecz ważna, tak?
A czekajcie, czy ja zrobiłem jedną rzecz? Gdzie? Zaraz roślin. Znowu by mi urosło i bym płakał. Dobrze, że przypomniałem sobie. Nie spojrzałem, kiedy zacząłem nagrywać, także odcinek może mieć jakieś anormalne godziny, ale to już powinniście się przyzwyczaić. Bo tak jak zwykle. Myślę, że po prostu zawieziemy sobie jedną przyczepę i tyle, tak? Resztę sobie zrobię poza odcinkiem. Czy jedną przyczepę, jeden zestaw, tak? Pomocnik M zakończył, dobra. Tam będziemy później kukurydzę sieli. A czy będziemy kukurydzę kosić, to też zobaczyć. Też już mam plan. Już zaczynam składać, cyk. Nie, nie będzie tak jak było w poprzednim, bo się pomyliłem i na tamtym wąskim polu posiałem soję. Tak? Teraz się nie pomyla i będzie dobrze, tak? Kukurydzy będzie tyle, ile będzie, czyli tutaj te pola. I może właśnie na tym złączonym terenie. Chcę trzy pola w ogóle złączyć, tak? Nie wiem jak tutaj będzie, żeby pracownik mi po prostu z jednego na drugie przeskakiwał. Tu bardziej o to chodzi, niż żeby tutaj, wiesz, większe pole było, tak? Ustawiam i on z tym kultywatorem sobie śmigł później, żeby po nim poprawił, tylko tyle. Ten proces jest blokowany co najwyraźniej przeze mnie. O! Dobra. Hit jest. Pani na multi się robi akcję. Trzeba. Zdarzyło mi się kilka razy popełnić taką akcję. Powiem wam, że jeżeli jest jeszcze ktoś matys na TS-ie, czy tam na Discordzie, czy tam na czymś innym, nawet na Skype, na czymkolwiek, tak, no to jakieś śmieszne akcje, czy coś wychodzi. No tak, to co? Resident Sleeper. Już to bardziej ziomek, jak który nie potrafi sam do siebie jeszcze śmiesznie gadać. Ja się gadać potrafię, ale sam do siebie jeszcze nie. A jak teraz się śmiejecie, to usiądźcie. Siedźcie sami? Opowiedzcie sami sobie kawę i się śmiejcie. A. No to dobrze. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi. No kurde, czemu on puszcza mi te kawałki drewna, to po prostu jest jakiś... Spokojnie się bardzo dobrze. Ile tutaj mamy? 75%. To dosyć sporo. Jeszcze wrzucimy ze dwa pieńki. Pewnie pojedziemy sprzedać. Kurczę. Się zastanowić może gdzieś jeszcze sobie tutaj wyrąbię drzewa. Że już będzie pełna przyczepa. 87%. Nie wiem co w przypadku, kiedy mi się nie zmieści przyczepa. Dobra, jeszcze. Jeszcze. To wrzuć takiego cosia. No, czemu puszczasz go? Podejrzewam, co tu może być też, że mi puszcza, bo z programu nagrywania i mi trochę klatkuje gra. Jak po 60, tak jak zwykle gram bez niczego, no to jest ok. To i też mam prawie 60. Dobra, jedziemy? Jedziemy. Dobra, ustawię sobie GPS-a. Tysiące to było ile? 400. Dużo kasy będzie, hej. Nie chcę się liczyć teraz, ale sporo.
będzie paręnaście tysięcy z tego, co no, szybko liczę, tak. No zobacz. Kawusia. Kawa z rana, to jest to. Ja jestem team Sypana. Wy jaki jesteście team? Wy jesteście team Żuber. A i co? Jest właśnie tym parzona, tak zwana włoska parzona. Rozpuszczalna to nie. Możecie też napisać, jaką kawę lubicie. To bym przytnę serduszko. Też zauważyłem, że na nagraniach mam, kurczę, taki cienki głos. Miał z 15 lat. Przez ten mikrofon. I tak właśnie myślałem, że nie, żeby go nie wymienić, że to skrzykodek cashu i tak dalej, ale jak się posłuchałem... 15 tutaj. Chyba nie to, że mam coś do ludzi, którzy mają 15 lat. Ja to sprzedawać, nigdy na tej mapie nie sprzedawałem, bo trzeba się przyznać. Tu jest do drzewa, to pewnie tam. Ło! Rozkręciłem za bardzo. Nie ma co tutaj wsiować, zrobimy tak. O, chciałem robić tak, ale za dużo mi odbił. On jest... albo nie umie obracać, albo jest nad... prowadzący się, nie wiem, co nazwać. O, teraz znowu nie chciał wykręcić. O! O kurde, tego klasa chyba sprzedam normalnie, bo już mnie denerwuje. Mam jeszcze... czekajcie. Tutaj skończyło pracę. To skończyło pracę. Dobra. Mam dodatek. A, bo tutaj on ma problemy z nacjonalną. Mam dodatki ropa, big bug i tak dalej. Ale nie mogę zaktywować klucza, bo... kupiłem sobie wersję pudełkową. Klucz mi nie działa. Nie mogę zainstalować. Jestem na etapie zadzwonię do CDP. Projekt, to jest dystrybutor. Właśnie tej wersji pudełkowej. No tak jak mówiłem, będzie paręnaście tysięcy, a cena nie jest... Kurde, znowu konsola. Cena jakaś nie jest zabójcza. Można było tutaj więcej podziałać. 15 tysięcy wpadło, elo. Można, można. Dobra, wracamy. Ten będzie szybciej. Ile ja mniej więcej odcinków mam nagrania? Chyba się mogę sprawdzić, ale nie mam drugiego monitora. Chcę się odstopować. Myślę, że tutaj jeszcze z jedną wrzucimy. Żeby było git. No, w następnym odcinku będzie tutaj... co? Tam jest sianie, to pewnie będzie... nawozy, na tamto, co... na rzepak, tak? Będzie, tutaj będzie kukurydza i tutaj będzie oranie. Już sobie pomiędzy tutaj resztę podziałam. Będę tworzył pole, a pracownicy będą tam sobie działać. Chcecie zobaczyć, jak będzie wyglądało. Już jest jakiś plan, tak. Chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało, to subskrybujcie, dajcie dzwonka, to wam wyskoczy powiadomienie. Będzie następny odcinek. Nie wiem, kurczę, zamiast tego klasa myślę, że JCB byłby dużo lepszy, tak szczerze. Szybszy i by lepiej się zachowywał na drodze, bo ten co... Ale też ten do pola jest dobry. No, nie masz. Już kupiłem go. No, tak oto fajny jest, muszę przyznać. Na tamten moment na pewno był spoko, kiedy kupowałem. Tamten już koniec się zasuwa tym Deutschem, kurde, jakiś bandyta. Szybko, strasznie. Te długie strasznie słabo się wrzuca. Kurde, stój!
No kurde, czy ja robię jakieś takie, nie wiem, ruchy, które mogłyby sprawić, że mi wypada, no teraz to dobra. Czy tam były takie, że... Skończył, tylko jeszcze wstawię, żeby mi to robił. A nie, on już skończył. Ten swoje dzieło. A nie, to ten skończył swoje dzieło. Te pole to jest słabe. Jeżeli samemu się robi, to jest ok, tak? Co to powiedzieć, że chcesz, ale oni nie kumają, że tu jest skos. Już tutaj wszystko pokrótce patrowali. Tak? No nie będziemy myć, bo i nie będziemy parkować, bo jeszcze nam się przyda kultywator po orce. Teraz sobie postawimy na środku. Siać też nie będziemy. Znaczy, na razie zostawimy sobie tak. O. Będziemy siać, bo chcę sprawdzić, jak sobie pracownik poradzi z sianiem na naszym polu, które stworzymy. Kurde. Ale myszka dostaje. W tej pracy. Się denerwuję, mocno uderzam. Kurczę, jedna rzecz. Nie kupujcie Asusa. Ja mam jakiegoś Asus ROG, coś tam. I za te pieniądze można było lepsze coś kupić, to na pewno. Miałem Della biurówkę kiedyś, wcześniej. Mam nawet teraz ją. I moim zdaniem była lepsza. Mniej DPI w ogóle tego wszystkiego. Nie gamingowa, a mi się lepiej pracowało. Sam w pracy. Jest dużo lepsze. O nie, czemu wypada? Nie wypadaj mi. No! Spokój się! Jak tam? Parę kłódek wrzuciliśmy i taka duża przyczepa już na biury. Miałem się czymś zajmować w realu. Na zasadach farminga to zajmowałby się tym. Zdecydowanie. Byłby najbardziej dochodowy interes. Sneak N zakończył. Super. No, wrzucaj się, powiedziałem ci. Ja nie umiem chyba. Nie potrafię chyba pracować z drewnem. Czyli chciał zobaczyć eklamię. Jeszcze bardziej w pracach leśnych. To niech napisze w komentarzu. To ładnie wyszło. Cyk, wrzucamy. Działek Bayera. Ło! Się rozpędziłem. Teraz by była kraksa. Jechać. Ło! Kto tak umie? Nikt tak nie umie. A? Chciałem, to bym tak nie zrobił. Tutaj pewnie już full. A jak żeby inaczej? To chyba jak się zapełni ta maszyna, to po prostu przestaje sypać i sobie tam zachowuje w sobie. Ileś tam. Znając życie, można by było przetransportować nielimitowaną ilość tego tych biurów w tej maszynie, żeby po prostu nawrzucać, a później podjechać tą maszyną do skupu i żeby daleko nie jeździć, to po prostu tam by były z 5 przyczep, można by było sobie złożyć, tak? Wiecie co chodzi. Znając farminga, to mogłoby tak być.
lecie właśnie. Może zrobię kiedyś odcinek z exploitów z nie wiem, farminga 17, jakbyście chcieli, też możecie napisać, jak jesteście zainteresowani. Bo kilka znam. Przetestuję tego też. Może też się pojawi na tamtym odcinku. Jak zrobić, żeby ułatwić życie. W tej serii nie ułatwiam życia, od razu mówię. Przepraszam. Mogę wyciszyć. Ej, tutaj jeszcze będzie więcej tych przyczep. Że jeszcze ten transport jeszcze jeden. Ten jest długi. Mogą to sobie tak rzucić na przyczepę i zawieść w kawałkach. Ciekawe, jakby to wyszło. I podnosi. Albo obóz. Czemu? Dobra, nie ma co się czaić. Przecież nie wiem, sobie się nie będzie objawić. A, i jeszcze tutaj trzeba będzie wspomnieć z odcinkami, z czego jeszcze nie wykonałem. No czemu on odrzuca? Czego jeszcze nie zrobiłem. Ma być tu pole, a były drzewa. Pieńków nie wyciąłem. Ale to też chyba pomiędzy odcinkami. Chyba, że chcecie zobaczyć. Na razie wyjeżdżam sobie. Nie będzie mi kilka dni, dlatego ten odcinek zapas się pogrywa. Możecie napisać, będzie trochę przerwy. Spełniło się? Jeszcze nie. Dzwoni do mnie. Być ważna sprawa, także. Kończę odcinek, wy. Stawcie łapkę w górę. Komentarz i odpowiedzcie na moje pytanie. Subujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Ja sobie tutaj skończę. I widzimy się w następnym odcinku. Siema, cześć.